Witam was wszystkich bardzo serdecznie na takim króciutkim w sumie omówieniu tego co tutaj widzicie także przejdziemy sobie do tego, na samym początku skins monkey, strona do wymieniania swoich skinów każdy wie o co chodzi, kod, zon, link w opisie, o to chodzi, tak ma być yy, oczywiście nie wliczając cen naglejek, przechodzimy na discorda i yy, sobie tutaj oglądamy jak to wygląda. Naklejki oto, które w tym momencie prezentuję to są goldy z... no zresztą widzicie co to jest. Nie ma chyba tutaj większych złudzeń i... Zrobiła się taka, może bym powiedział trochę... nie, to nie mogę na powiedzieć, że zrobiła. Co zrobił się hype dookoła tych goldów, ponieważ zmiany, które zostały tu porobione dookoła światła, są według niektórych na tyle duże, że warte aż jakichś ruchów na rynku co tutaj kolega zobaczył, że od razu po pokazaniu ten jedna z naklejek podrażała bodajże o 20 zł, co jest dosyć interesujące, tym bardziej sceny 50. Dlatego dzieje się trochę w kontekście właśnie tych itemów. I to, co chciałem pokazać na tym filmie, to trochę rozpowszechnić ten obrazek, który tu widzicie samych. Zachęcam Was do podjęcia jakiejś polemiki dookoła, właśnie tego, co w tym momencie widać. Tym bardziej to, co jest ciekawe według mnie, to jest to, że ja nawet nie wiedziałem o tym, że rzeczy z Londynu z 2018 roku miały <laughs> wcześniej ten. Team widzicie, tu jest Face Unico. Tu widać to bardzo dobrze. To jest tam małym plusem. Dla mnie bardziej interesujące by były rzeczy z Paryża czy Antwerpu, to bym powiedział, że są dla mnie ciekawsze. Możecie sami powiedzieć, czy te zmiany, które w tym momencie widzicie, takie plus minus, wyglądają dla was na plus czy na minus, nie. Bo tak jak widzicie SL z 2019 roku no to jest gigantyczny przeskok do przodu. Kolejna zmiana, która mamy na Starladder Berlin, to też jest duży przeskok do przodu. Za to ja nie wiem, czy ta zmiana, która tutaj się wydarzyła na Antwerpie i na, na Paryżu, też jest taka na pewno do, do przodu. Tu był jeszcze jeden taki obrazek, który też bardzo... który jest dla mnie mega interesujący, to jest to. Zobaczcie, jak bardzo ten, jakby... Ten gold, który jest zrobiony na sorsie 2, ma grawer widoczny. Jak bardzo ten grawer jest widoczny w porównaniu do bym powiedział pisakowo zrobionego graweru z Paryża. To są głupoty ogólnie, które mają wpływ na bardzo małą ilość rzeczy, ale za to mogą pasować do ogólnej kreski. To co widzicie tutaj jest według mnie totalną zmianą, ponieważ w ogóle do goldów z Remerów dodano pewnego rodzaju efekt, który już był dodawany wcześniej. To on teraz jest, to jest taki błysk, kiedy się je ogląda, i według mnie to jest efekt, który powinien zmienić więcej na rynku niż zmienił. W związku z tym, nawet gdzieś tam jakieś drobne pieniądze w to włożyłem. Jednak szczerze, jak mam być gdzieś tutaj otwarty z tym, to nie wydaje mi się, aby ta aktualizacja była równie wielka co te, które pokazywane są mniej więcej tu. No to jest po prostu przeskok gigantyczny, nie? W sensie, no zobaczcie w ogóle na efekt światła odbijającego się, ocieniowanie, które tu w ogóle jest zrobione, tutaj jest totalnie pominięte. Czy to, no to tu to, to, totalnie jakby nie ma o czym mówić. Stąd Londyn może się okazać być mega dużym sukcesem, w sensie, bo wydaje mi się, że największe zmiany tu zostały porobione. Zresztą to co wychodzi, no tutaj ten Berlin. Zależy jak kto chce na ten Berlin patrzeć, bo z tej perspektywy wygląda to. No ja, ja sam nie wiem, czy jestem gigantycznym fanem. Dla mnie to jest zmiana na plus ogólnie chociaż w zależności od tego jak kto to będzie odbierał, bo wydaje mi się, że tutaj może być to zrobione najbardziej fatalnie, za to no, zdecydowanie goldy, które są zrobione, um, chodzi mi oczywiście o Londyn, tak, te które w tym momencie tu widzicie, to jest po prostu zmiana jakościowa potężna, tak, tak myślę. No. Także to tyle, nie przedłużam. Zachęcam do wypowiedzi w komentarzach. Trzymajcie się i hej.